A potem będziemy zmienić inne rzeczy. Taka mroczna muzyka. Cześć Seba, hejka. Jesteś suwerenem, mieszkasz w zamku, otoczona sługami. Myślisz sobie, że tak w sumie to jest to całkiem spoko życie. Pomijając tych natrętnych ludzi, którzy bez przerwy wybijają twoich żołnierzy. Mają nawet rolę nazywaną bohaterem, której całym sensem istnienia jest zdetronowanie cię. O co im w ogóle chodzi? Unikasz wkurzania ludzi z nadzieją, że może nareszcie zostawią twoją armię w spokoju, ale jakoś jeszcze nie wpadli na taki pomysł. O nie. Z logicznego punktu widzenia to dobre zakończenie, z moralnego już niekoniecznie. No, w sumie tak. Nadal jesteś nowa w tym całym byciu suwerenem. Jeśli masz być szczera, nie rozumiesz do końca całej tej polityki. Jakie ma serduszko w ogóle tutaj urocze. Ale wciąż powtarzasz sobie, że wszyscy robią tylko co w ich mocy, by jak najlepiej grać swoje role. Nie pozwolisz, by pchnęli cię ku złu. Myślisz, że jesteś na tyle dojrzała i generalnie świetna, że powinnaś trzymać poziom nieco wyższy niż bycie złym, podłym suwerenem. Do pomieszczenia wchodzi jeden z twoich podwładnych, przerywając twoje rozmyślania o tym, jak świetna jesteś. Mówi coś o tym, jak nudne jest stanie w miejscu przez cały czas, szczególnie, że zamku i tak nikt nie atakuje i nie ma go przed kim bronić. Stener. Jezus. Rozumiesz, o co chodzi, ale to, jak o tym jęczy, trochę cię denerwuje. Cóż począć z tym podwładnym? Powiedz mu, że ma wracać do pracy, udziel mu dnia wolnego. O, ostatnio ona mu nie dała dnia wolnego. To dajmy mu ten dzień wolny. I ma to jak być generalnie świetnym, tak? Cudowne określenie. Mówisz, że zezwalasz na przerwę od tłamszącej atmosfery zamku i odświeżenie ciemnej duszy. Od czasu do czasu podwładnym też należy się wolne. Dziękuję ci i wybiega w podskokach, by robić szatan wie co. Okej, okay, to jest też fajne powiedzenie. To jak Bóg wie co powinno być, nie? Tutaj mówią szatana. Nie masz już nic lepszego do roboty, więc postanawiasz się przespać. Przespać, tak. Bycie suwerenem jest świetne. Budzi cię pukanie do drzwi. Twój podwładny z wcześniej przyprowadził towarzysza. To panienka z niedalekiej wioski. Mówi, że jej rolą jest zostanie porwaną przez ciebie. O, dziękuję za wodę, Kitty. Twoje zdrówko. Nika, ona urocza. Potem opowiada, że zaczęła robić się niecierpliwa, myśląc o nieuchronnym pojmaniu, więc przyszła, by nieco przyspieszyć bieg wydarzeń. Doceniasz jej szczerość, ale z przykrością informujesz ją, że nie planowałaś porywać żadnych ludzi. Wydaje się zawiedziona. Chcę taką robotę, nic nie robić i dawać ludziom wolne. No nie, byłoby fajnie. Może źle odgrywam swoją rolę? Jak myślisz, jak mam robić to lepiej? Nie do końca rozumiesz pytanie. Myślisz, że ten świat za bardzo skupia się na przeznaczeniu. Mówisz jej, by poszła do domu i przestała się tym przejmować. Wydaje się, że panienka ma trudność ze zrozumieniem twoich słów. A ja się upiera, zdecydowanie chce być porwana. Nalega, byś pozwoliła jej tu zostać, chce porozmawiać. Patrząc jej w jej oczy, ogarnia cię ciepło. To pierwszy raz, gdy człowiek spojrzał na ciebie bez pogardy. Ojej. Zastanawiasz się, co powiedzieć. Powiedz, by wracała do domu, a społeczność? Nie, no pozwolimy jej zostać. Może będzie jakieś cim-cirim-cim za kotarą, czy coś. No, słodziutka. Nie możesz odesłać panienki. Dopiero co przyszła. No właśnie, herbatka. Kawka. Prowadzisz z nią miłą, długą konwersację, wymieniając się historiami o waszych rasach. Jest zaskoczona, że demony wcale nie są takie, jak wszyscy opowiadają. Cieszy cię, że wydaje się, iż jest otwarta na takie sprawy. Opowiadasz jej o tym, że zawsze instruujesz swoją armię, by omijała ludzi, aby nie wzburzać tłumów i dowodzących im bohaterów. Panienka niech zostanie pachochem.
tymi otwartymi ustami wygląda jak Kirby. Trochę tak. Zwłaszcza na tym różowym tle. To wyjaśnia, dlaczego mieszkańcy mojej wioski nigdy nie zostali zranieni. To dzięki twoim rozkazom, prawda? Jesteśmy tacy wdzięczni. Zaskakują cię jej podziękowania. Zawsze sądziłaś, że ludzie są brutalnymi i nierozsądnymi stworzeniami. To dlatego zawsze atakują twoich służących, mimo że nie sprawiasz im kłopotów. Ale ta panienka jest inna. Żartujesz, że może przez cały ten czas ją okłamywałaś i tak naprawdę jesteś okropnie zła. Panienka śmieje się, mówiąc, że wcale nie przeszkadzałoby jej bycie twoim więźniem. Twierdzi, że ludzie w jej wiosce czasami ją wykańczają. O nie... Tam robią jej złe rzeczy. Nie jesteś pewna, czy jej się podobasz, czy nie. Aha. Przez korytarze zamku echem odbijają się odgłosy walki. No tak, przyjdzie ten bohater wyjumający im wszystkich tutaj. Panienka zaczyna się denerwować, ale zapewniasz ją, że to tylko twoi rozrabiający podwładni. Nic takiego. Wiesz, że to pewnie bohater, ale nie chcesz straszyć panienki. Twoja armia się nim zajmie. No na pewno. Niedługo potem do pokoju wpada sam bohater. Ale nie powinno go tu być. Dlaczego go jeszcze nie powstrzymano? Panienka ma jakiś fetysz do demonów. Chyba tak. No, też mi trochę zalatuje romansem. No, bohater stoi w miejscu niepewny, pokryty jest krwią demonów. Gdy panienka zajmuje się wyjaśnieniem mu zaistniałej sytuacji, ty przemykasz obok bohatera przez drzwi. Nie słyszysz własnych myśli. Widok ciał twoich podwładnych w kawałkach, leżących na każdym skrawku podłoża, wyrwał serce z twojej klatki piersiowej. Bohater tego dokonał, wszędzie tyle krwi. Dlaczego? Dlaczego przyszedł po panienkę? Czyżby myślał, że potrzebowała ratunku? Bohater nie musiał nikogo ocalać. Nigdy nie chciałeś... nikogo nie chciałeś skrzywdzić. Przecież tylko rozmawiałyście! Jak do tego doszło? Boże, jaka twarz. Chwała szatanowi. Teraz największym kłopotem jest bohater. Trzeba go jakoś ogarnąć. Może niech zwieje? No. Czujesz nagły, ostry ból przenikający twoje ciało. Spoglądasz w dół, gdzie z twojej piersi wyłania się ostrze. Ach tak, to było bezmyślne jak na ciebie. Więc to tak umierasz, z mieczem tchórzliwego bohatera w plecach. Jaki żart, przecież to ty miałaś być tą okrutną. No, nierazu nie byłaś. Prawdą jest, że ludziom nie wolno ufać. Nie, jeśli są zdolni do takich czynów. Powinnaś była pamiętać o tej zasadzie, nim wpuściłaś ich do środka. Patrzysz, jak bohater chwyta dłoń panienki, przeprowadzając ją przez morze zwłok, które zostawił za sobą. Porwana przez demona, przynajmniej dostała to, po co przyszła. Dołączasz do swoich żołnierzy w wiecznym odpoczynku. Jak do tego doszło, nie wiem. Zakończenie zgładzonego suwerena. Okej. No dobra, to teraz ja bym proponowała... aha, to jest od razu zjada panienkę. Rozumiem, że jak to włączę, to ten... jakbym bohaterowi odjęła te, że morduje wszystkie demony. I że próbuje zamordować suwerena. I teraz pytanie... o, a panience wyłączyć uprzejmość. Czekajcie, tylko teraz nie wiem, kim sterować. Z powrotem suwerenem. Cześć, Skytrelek. Dzięki bardzo za followka. Z osiągnięcie za wyjście z teatru. Możliwe, że tak. Nie wiem, nie próbowałam jeszcze. Daj suwerenowi antyspołeczność. Ale jak damy antyspołeczność, to ten... A ja bym chciała się dowiedzieć, co? Chociaż w sumie nie. A jakby zostawić jej tą uprzejmość, bo ja bym chciała wiedzieć... w sumie to możemy... Może pograjmy tą panienką. Ja bym chciała wiedzieć, jak się rozwinie relacja pomiędzy panienką a suwerenem.
Tak, żeby bohater nie zabił tego suwerena. Spróbujmy jeszcze raz panienką. Dobra, to już było. Jest jej porwaną przez demona. Modlisz się. Dobra, i tu mamy tego podwładnego. Przedstawiasz i wyjaśniasz. Mówisz demonowi, że pomyślałeś, że może zrozumieć swoją rolę lepiej, jeśli przyspieszysz i pozwolisz porwać się teraz już. O, demon nie wygląda, jakby cię słuchał, co jest nieco irytujące. O nie! Ania chce romans, no. Cześć, Patricioza, hejka. Teraz se ogląda kwiatki. I tak zgadza się, by zaprowadzić do swojej pani. A, okej. Okay. Po długiej drodze nareszcie poznajesz suwerena. Wyjaśniasz, po co przybyłaś, a ona mruży oczy. Okazuje się, że wcale nie chciała porywać żadnych panienek, czy też robić czegokolwiek innego, co mogłoby wzburzyć ludzi. Przez chwilę zastanawiasz się, czy przypadkiem nie kłamie, ale nie wygląda, by tak było. Tak czy siak, nie ma to żadnego sensu, twoim zdaniem. Od zawsze wpajano ci, że pewnego dnia odnajdziecie demon, co z kolei przyniesie wielkie tragedie. Na całe szczęście uratuje cię mężny bohater. Co mnie ktoś... na Simpage, a teraz dużo gram w Simsy, a nie mam znajomych, ojej. No ja nie gram ostatnio w Simsy 3, za bardzo. A jeśli masz ochotę, to możesz mi wysłać zaproszenie. Chyba mam tam Aiko 8787, jak mi się wydaje. Nie możesz uwierzyć, że wszyscy cię okłamywali. Może to tylko dlatego, że nie odgrywałaś swojej roli wystarczająco dobrze. Pytasz suwerena, co powinnaś robić, by bardziej nadawać się na tradycyjną panienkę, ale chyba nie rozumie. Idź do domu i przestań się przejmować tym całym przeznaczeniem. No to jest to, co nam powiedziała wtedy faktycznie. To brzmi tak łatwo, gdy pada z jej ust. Wygląda na to, że suweren jest twoim kompletnym przeciwieństwem. Powinnaś zajrzeć do Sims 3. Obejrzeć prezenty. Okej. Okay. Okej, okay. No to super, Patricioza. Postaram się tam zajrzeć za jakiś czas, bo ostatnio niestety w Simsy 3 za bardzo nie gram. Bardziej gram w The Sims 1, jak mam wolną chwilę. Chcesz dowiedzieć się więcej, nalega, żeby pozwoliła ci zostać. Chciałabyś z nią porozmawiać. Suweren opowiada ci wiele historii o demonach, a im dłużej słuchasz, tym bardziej utwierdzasz się w przekonaniu, że wcale nie są bezwzględnymi potworami. Okazuje się, że rozkazała swojej armii, by omijała miasteczka i wioski. Nie chciała ryzykować, że ludzie postanowią wysłać do niej bohatera. Zastanawiasz się nad tym chwilę i dociera do ciebie, że nigdy nie słyszałaś, by jakieś demony atakowały twoją wioskę. Wyrażasz swoją wdzięczność w imieniu wszystkich jej mieszkańców. Mówi ci, że możecie jej podziękować, zaprzestając wychowywaniu bohaterów. Męczy ją, jak wciąż mordują jej służących. Aha, okej. Okay. Zawsze sądziłaś, że demony są brutalnymi i nierozsądnymi stworzeniami, ale wygląda na to, że to samo sądziła ona o ludziach. Może się różnicie, ale tak naprawdę oni próbują prowadzić życia w spokoju, tak jak wy. Wydaje ci się, że zaczynasz wszystko rozumieć. Nice. Bardzo, jak lubię The Sims 1, tak po wielu latach się od nich odbiłam z jednego powodu. Brak weekendu. Trochę tak, ale Mako można sobie wgrać moda na to, żeby dodać sobie weekendy i święta w Simsach. Także da się to zrobić. Ja to mam, ale fakt jest taki, że w sumie rzadko z tego korzystam, bo w Simsach 1 bardzo potrzebne są pieniądze, żeby się w ogóle rozwijać i żeby rozwinąć sobie domek tak, jakby się chciało, więc trzeba chodzić do tej pracy naprawdę często, żeby oni zarabiali dość dużo. Oczywiście można jakimiś czyterskimi sposobami sobie te pieniądze ogarniać, ale no ale praca to taki główny sposób, nie?
na hajsy, więc no najczęściej właśnie najczęściej właśnie zostawiam tego moda w spokoju. Nie podesłał mi tego Bartek Seba. Nie wszystkie mody dostaję od Bartka, halo. Ta piękna chwila się zaraz zawali. No. Jest jeszcze obraz. Taki biały, duży, na dwie kratki. Że jak się go kupi przed północą i sprzeda po północy, to jest jakieś 1500 więcej simoleonów w kieszeni. No. Nie wiem, czy coś jeszcze w sumie jest. Nie pamiętam. Ale może wszystko, co powiedziałam, było kłamstwem mającym na celu zwieść ludzi. Cóż byś poczyniła, gdybym okazała się zła? Nawet jeżeli zechce cię teraz porwać, myślisz, że to miejsce i tak jest o wiele bardziej interesujące niż wszystko, co czeka na ciebie z powrotem w domu. Nie wszystkie, tylko większość. Oj tam, oj tam. Podoba ci się, że nie ma tu nikogo, kto wciąż straszy cię demonami. Czujesz się wolna. Od zawsze byłaś skryta w sobie, ale spędzanie czasu z suwerenem jest bardzo miłe. Masz motyle w brzuchu, ojej, jaki romans. Wtem do pokoju wpada bohater. O, nie jest zakrwawiony. Na początku jesteś zdziwiona jego widokiem, aż zdajesz sobie sprawę, że musiał zostać wysłany, by cię uratować. Zmieszany bohater pyta, co się dzieje. Wyjaśniasz mu zaistniałą sytuację, zapewniając, że nigdy nie byłaś w niebezpieczeństwie. Więc zawsze psuje wszystko. Bohater wyraża wielką ulgę, iż całe to nieporozumienie nie przyniosło tragicznych konsekwencji. No, że ci wyłączyłam to. Przepraszasz za sprawianie kłopotów, ale serio, weźcie. Naprawdę nikt nie przeczytał tamtego liściku? Jezusie, jakiego liściku? Bohater pyta, czy wrócisz z nim do wioski, by przekazać wszystkim, że masz się świetnie. Suweren zezwala na wasze wyjście, a ty machasz do niej, opuszczając pomieszczenie. Jeszcze wrócisz. Wykonałaś już połowę drogi do wioski, gdy ogarnia cię uczucie niepokoju. Niezdolna do zignorowania obaw, oglądasz się za siebie. Ojej. Zatrzymujesz się, zamek ogarnęły płomienie. O nie. A czemu? Co z suwerenem? Nie możesz wrócić do wioski. Musisz wiedzieć. Musisz się przekonać, że jest bezpieczna. Rzucasz się do biegu, nim bohater ma szansę cię powstrzymać. Przyglądasz się uciekającym demonom, lecz nie dostrzegasz między nimi suwerena. Och no. To taka psia-psiuła, która zawsze jest głosem rozsądku i nie pozwala ci się z nikim mówić. Ania zrobi good end w tej grze o bad endach w ciągu godziny. Jednak nie. No cóż. Nie ma letko. No, chyba ta rebelia. Faktycznie. Wbrew zdrowemu rozsądkowi wbiegasz do płonącego zamku, by ją odnaleźć. Szybko odnajdujesz sypialnię suwerena, ale jej drzwi są zatrzaśnięte. Klamka jest zbyt gorąca, by jej dotknąć. No. Nie masz wystarczająco siły, by je otworzyć. Bijesz pięściami w drewno, zrezygnowana. Co sobie myślałaś? Wszystko dlatego, że zapomniałaś o swojej roli. Przecież tylko bohaterowi udałoby się dokonać czegoś takiego. Zaczynasz kaszleć. No i on tu nie przyjdzie, bo on nie jest dość zdeterminowany do tego. Cześć, Kardarlos, hejka. Z buta wjeżdżaj. Dym jest za gęsty, nie możesz oddychać. Dociera do siebie, że nie pozostało ci za wiele czasu. Rzucasz się w stronę schodów, by się ocalić. Ale ogień rozprzestrzenia się szybciej niż przypuszczałaś. Nie dasz rady. Super, umrę. Nie możesz powstrzymać śmiechu. Ha, cóż za żart. Panienka ratująca demona. Gdybyś tylko trzymała się swojej roli, nic takiego by się nie wydarzyło. To dokładnie taka kara, na jaką zasłużyłaś. Pozwalasz ogniowi oczyścić twoją duszę. Super. Zakończenie altruistycznej panienki. B w ogóle.
Ach, no to po panience, a jednak tragiczny romans był znacznie, znaczy prawie romans, zostaliśmy okradzeni. Tak. Oh my god. No dobra, to co teraz? Zrobić, kurde. No bo jeżeli bohaterowi włączę heroizm, może... spisek. Kurczę, jakby on miał heroizm, to może by uratował wszystkich. Tyran o społeczność. Nie wiem, co im włączyć jeszcze dobrego, żeby tą panienkę uratować. Aha, że to samo, ale z perspektywy suwerena. No ale jak wyłączę jej uprzejmość, to... to ona będzie krzyczeć. Gdyby nam już dać ten romans, nie ukrywając, wszyscy na to czekamy, tak. Włącz bohaterowi heroizm, ale zatrzymaj uprzejmość panienki. Ale to on będzie próbował zamordować suwerena. Jak mu włączę. Cytrynka! Proszę bardzo, cytrynka. Ona powinna mieć tutaj jeszcze w ogóle jakieś chyba rzeczy. Bo każdy ma po dwa, a on ma jeden. Z tych skłonności. Minka będzie próbowała wyjaśnić sytuację może. Dobra, to sprawdźmy najpierw co z tym suwerenem podczas tego pożaru. Dobra, to już możemy przeklikać. Perspektywa bohatera, może on tam wbije. No właśnie problem w tym, że ja nie wiem, czy się da, jeżeli on nie ma włączonych żadnych rzeczy heroicznych. No tak jakby tchórz się z niego zrobił trochę. Ale może. Że trzeba inną ścieżkę skończyć, by odblokować drugą opcję. No może. O, cześć Darcy! Tam masz pomijanie na dole, chyba masz ustawione pomijanie czytania kwestii. W sensie to? Aha, może to mam wracać do pracy, udziel mu tego dnia wolnego. Bo matko. Dobra, pozwól jej zostać. O, w twoich drzwiach pojawia się kolejny człowiek. Tym razem jest to bohater. Ponoć poszukuje panienki, która według pogłosek miała zostać przez ciebie porwana. Porwana? Wcale nie. Chciałam jedynie poznać suwerena. Nikt nie przeczytał wiadomości, którą zostawiłam. Po wyjaśnieniu wszystkiego bohater wyraża wielką ulgę, iż całe to nieporozumienie nie przyniosło tragicznych konsekwencji. Panienka przeprasza za sprawianie kłopotów, a bohater prosi ją, by wróciła z nim do wioski. Czujesz, że w twoim sercu zbierają się mylące uczucia. Zaskakuje cię, że w ogóle je posiadasz. Że jeśli kierujesz kimś, to możesz dokonywać wyborów, nawet jeśli te osoby nie mają włączonych konkretnych cel osobowości. Aha, no może tak być w sumie. Nie chcesz, by bohater odebrał ci panienkę. Ojej, zaborczość! A dobra, spróbujmy ją zatrzymać. Panienka przyszła tu, ponieważ chciała zostać porwana, prawda? Wysłuchasz jej prośby. Mówisz bohaterowi, że nie pozwolisz mu, by zabrał panienkę. Panienka zapewnia cię, że do ciebie powróci, ale nie zamierzasz jej puścić. Bohater jest ostrożny. Skoro nie chcesz puścić jej wolno, może demony naprawdę są złe, a jeśli to prawda, będę zmuszony cię unicestwić. Och no. Nie pozostawia ci wyboru. Mordujesz bohatera, nim ten ma szansę odebrać ci panienkę. O nie, jest przerażona, nic nie rozumiesz.
Czyż nie mówiła, że woli to miejsce od jej wioski? Teraz nie musi tam wracać. Stawiasz krok w kierunku panienki, lecz ona odsuwa się w kąt. Naprawdę nie rozumiesz. Chciała tu z tobą zostać. Bohater próbował jej w tym przeszkodzić. Musiałaś go zabić. Od teraz będziesz ochraniała panienkę już zawsze. Ach, urocza. Urocza historia miłosna. Jak to eskalowało od 0 do 100 w 3 sekundy. Super Yandere ending. Tak. O Boże. O matko, teraz ona ma 3 cechy. No dobra, ale to jak weźmiemy jeszcze raz tego suwerana. Dzień wolny. Pozwól jej zostać. I pozwól im odejść. Zobaczymy, co teraz będzie. Jesteś pewna, że wróci, by spędzić z tobą więcej czasu. Będziesz musiała po prostu w to wierzyć. Tak sobie powtarzasz. Skoro bohater i panienka odeszli, możesz wrócić do swojego wygodnego łóżka. Pokój wydaje się taki pusty. Czy to właśnie samotność? Jej. Masz nadzieję, że twoja nowa przyjaciółka wróci. Zamykasz na chwilę oczy. Gdy nagle trzaskają drzwi. Nim się orientujesz, wszystko wokół ciebie ogarniają płomienie. Co się dzieje? Próbujesz uciec, ale coś blokuje twoje drzwi. Nie potrafisz ich otworzyć. O co chodzi? Ale w sumie nic nie blokowało jej drzwi. Chyba, że panienka akurat tam stała po drugiej stronie. Ktoś nie chciał, by stąd wyszła. Czy to zdrada? Doprawdy, co oni sobie myślą? Czym będą rządzić, jeśli zamek spłonie? Nie chcesz wierzyć, że twoi poddani cię zdradzili, ale to nie może być przypadek, niewdzięczne dranie. Dusisz się gęstym, czarnym dymem. Nie możesz uwierzyć, że umierasz przez tych tchórzy. Zamach. Rozliczysz się z nimi w piekle. Aha, czyli i tak umarłam. Zakończenie spalonego suwerena. Super. No dobra, to teraz pograjmy bohaterem. Obojętnie co będzie, czy będzie miał łączone, czy nie. Spróbujemy wrócić z panienką do zamku i ocalić suwerena. Może, jeśli się będzie dało. Godemon, ona nie ma jakiejś mocy albo większej siły? No właśnie, nie? Taka trochę bezużyteczna jest. Że demon coś wie. Myślę, że wszyscy tam coś wiedzą. Tylko nie chcą mi powiedzieć. Ale ja mam tu wybijanie złych kreatur. Jak ja mam się dostać do zamku bez rozlewu krwi? Ktoś policzył, ile ich już było tych endingów? Tam chyba naliczają nam w głównym menu te endingi. Chyba z 7 było. Chyba wszystkie punkty wyrozrywanie ludzi, a zero odporność na ogień. Ucieknij, jak tchórz. Zapominając o dumie, uciekasz, by ocalić życie. Ale nie możesz jeszcze wracać do domu, twoja reputacja ucierpi. Zastanawiasz się, jak masz uratować panienkę całkiem sam, skoro nie potrafisz nawet stawić czoła jakimś słabym podwładnym. Postanawiasz spróbować sił w zamku. Koniec końców jesteś bohaterem, to twoja praca. Okej. To było ciekawe. Boli mnie fakt, że suweren jest tutaj taka podatna na wszelkie zagrożenia, łatwo ginie. No, trochę tak. Dobrze. Strynka schodzi, dziękuję bardzo. Nawet jeśli bohater nie poddaje się oddaniu, kiedy nim nie sterujesz, tak trafia do zamku. No, no to wygląda. Zakopsza dookoła. To jest dziwne. Po długiej wędrówce nareszcie docierasz do bram zamku. Zastajesz tam armię demonów, w której każdy członek wygląda przerażająco. Nie dasz rady prześliznąć się... No i tą dyplomację wykorzystajmy. Podchodzisz do najbliższego demona i wyjaśniasz, po co przybyłeś. Przygląda ci się dokładnie, co przyprawia cię o ciarki. Ale wydaje się, że ci zaufał i odprowadza cię prosto do komnaty suwerena. To było łatwe. Wygląda na to, że wpadłeś do pokoju, gdy panienka i suweren były w samym środku całkiem normalnej konwersacji. Cześć, ziółtek man. Witam serdecznie. Bardzo mi milutko.
Spoglądacie na siebie zdziwieni, zmieszani, nie ma czasu na wahanie. Zapytaj panienkę, co się dzieje. A to mogę pominąć? Nie. Panienka wyjaśnia, że nigdy nie została porwana i że przyszła tutaj z własnej inicjatywy. To było bardzo niebezpieczne, ale nikomu nie stała się krzywda, tyle dobrego. Prosisz, by wróciła z tobą do wioski, aby wszyscy widzieli, że jest bezpieczna. Suweren pozwala wam odejść, opuszczacie zamek bez większego pośpiechu. Próbujesz nawiązać konwersację z panienką, ale jest okropnie cicha, odkąd opuściliście pokój suwerena. Czy jest taka nieśmiała? Nagle się zatrzymuje i spoglądasz za ramię, by zobaczyć, o co jej chodzi. Och, zamek suwerena stoi w ogniu. Nic na to nie poradzisz, lecz czujesz niemałą ulgę, że udało ci się wydostać stamtąd panienkę. Ale... Ta rzuca się do biegu prosto w stronę palącego się zamku. Zaczynasz panikować i próbujesz ją zatrzymać. Dym jest za gęsty, już straciłeś ją z oczu. Super. Co ona sobie myśli? Tam jest zbyt niebezpiecznie. Czujesz paraliżującą niemoc. Super, do dupy ten bohater jest. Stoisz u bram zamku. Twoje ciało nie jest w stanie iść dalej. Nie, wejście tam równałoby się z samobójstwem. Wrócisz do wioski i wytłumaczysz jej mieszkańcom, że nie mogłaś nic zrobić. Super! Spóźniłeś się, a panienkę przejęły demony. Co oczywiście. Zakończenie bohatera świadka B. Oh my god. Ale ma dyplomację włączoną. Ma dyplomację. Dlaczego nie mogę włączyć heroizmu tak, żeby nie zabijał suwerena? Jeszcze ten ma jakieś nieodblokowane rzeczy. Panienka też ma nieodblokowane rzeczy. Masakra. To jest trudna gra. Tak, to jest ziutek taka gra o złych zakończeniach. Bawimy się teatrem, bawimy się lalkami, które mają konkretne skłonności. Musimy wybierać dobrze lub źle, zależy od tego, dokąd chcemy dotrzeć. Uwieść demonicę panienką, ale coś się robi po drodze, no. Mam propozycję dać bohaterowi heroizm, suwerenowi zaborczość, zróbmy pojedynek. No okej. Okay. Ale to wyłączyć mu tą dyplomację? Zaborczość, a panience uprzejmość zostawiamy. Z historii bohatera wiemy, że on dostaje się do zamku, jeśli ma odpaloną dyplomację, więc skoro ją wyłączysz, to się tam nie pojawi. Aha. No tak, faktycznie. Ale to, no, bo w sumie, no, oddanie możemy mu wyłączyć, bo w ten sposób i tak się dostanie do zamku. To tak zostawić? Przypominają mi się stare czasy, gdy słuchałem wokaloidów i była piosenka Bad End Night. No, to całkiem możliwe, Darcy, tak. Tak może być. Teraz pytanie, kim gramy? Panienką? No, dobra, przedstaw się. Wtem do pokoju wpada bohater. Niespodziewanie bohater wybiega ku suwerenowi z mieczem w dłoni. Cześć, Cuki Drawing. Nie wiem, co to Road ma. Nie odpaliłaś jeszcze podwładnego na tamtym ustawieniu chyba. W sumie rację. Ojej, ofiarność! Ochroń ją, nie rób nic. Ochroń ją. Bez namysłu rzucasz się między ostrze a ciało suwerena. Zabawne, myślisz, nigdy nie sądziłaś, że to tak będzie wyglądał twój koniec. Wszystkie role się pozmieniały, ale tobie wydają się właściwe. Cieszy cię, że twoim przeznaczeniem okazało się być ocalenie kogoś, nie zostanie ocaloną. Gdy tracisz przytomność, to z nadzieją, że wszystko skończy się dobrze dla twojej przyjaciółki. No, pewnie nie.
To jest pierwsza gra, jaka mnie w ostatnim czasie tak zaciekawiła. Czy coś ze mną jest nie ten tagaz, jakby gra, w której spatamy demonicę z panienką? Nie, no całkiem z tobą w porządku, Geminis. Ja mam wrażenie, że panienka jara bycie ofiarą. Roadmap to takie drzewo genealogiczne, tylko dla decyzji historii. Aha, w ten sposób. Ja, czy tutaj jest dużo zmian różnych, które możemy wprowadzić, więc nie wiem. Ale to mówicie, to jest jak solucja trochę. Nie do końca o to mi chodzi, żeby zaglądać do solucji, żeby zobaczyć wszystkie zakończenia. Zakończenie ofiarnej panienki. Skupić na historii czy na czacie, to zawsze jest ten problem, Ziutek, na live'ach trochę. Zawsze można potem powtórkę z live'a zobaczyć, żeby się skupić bardziej na historii. No nie, czekajcie chwilę.